Kurde, ten łuk by się przydał, nie? Muszę zobaczyć, po ile ludzie sprzedają. Ale z tego co widzę, to wcale, kurde, nikt za bardzo nie sprzedaje tych łuków. Ten chłopiec jakiś debilem, nie? Był na Eku, spytał się, jak kupić uchy. Napisałem mu, że od ludzi albo w Magic Shopie. I kurwa, 15 minut później znowu się pyta, tylko że po angielsku. Gdzie kupić uchy? How much for flaming bowl? Ciekawe, za ile sprzedaję tego bowla. 30 coinów tylko? Kurwa, ja coiny doładowuję. A jak ja mam udać te coiny? No nie wiem, jak ja mam udać te coiny. A, dobra, mam. No i zajebiście. Zobaczymy, jak to działa. 5 coinów mi, kurde, brakło. I bym mógł kupić sobie poucha. Czemu mi za każdym razem w backpacku to kupuję? Zobaczymy, jak z tym łukiem teraz pójdzie. No nie, no jest chyba trochę szybciej. Ale jak dobrze hity wejdą, to fajnie idzie. Jak jeden ma mało HP, to mogę sobie drugiego bić, nie? Drugi się spali. Kurde, nie, no fajny ten łuczek. Może do góry pójdę, tu jest więcej tych cyklopów. Ciekawe, czy chłop wraca tam z niższego piętra? Tu się pewnie jeszcze nie prospiły, bo na szakel szybkie respawnie mają. Kurde, musiałbym mieć jakąś, na jakąś inną miejscowe chyba. Nowy serwer, no. I od kiedy klikam? Nie wiem, od tygodnia. To jest chyba zwykły. Razy jeden. Albo dwa. Niedawno jakoś ten serwer wystartował, wiesz? Flaming Bowa sobie dzisiaj kupiłem. No, problem z tym Raven Downem jest taki, że ja nie wiem, jak on będzie wyglądał długoterminowo. No bo tutaj na przykład na Medivii, no to se możesz expić całe życie i nie masz żadnego level capa. A tam masz chyba 65 maksymalny level i koniec expienia. Nie wiem, ja bardzo lubię gry, gdzie nie ma level capa. Bo wiem, że zawsze będzie co robić. A ja grałem podczas chyba 3 bet w Raven Downa. To znaczy, wydaje mi się, że nie, no. Rayman Down ma dużo mniejszy próg wejścia niż Tibia. Masz miejscówki zaznaczone na mapie, gdzie masz zrobić questa. Nie, no wiesz, sprawdzałem wszystkie serwery. Wszystkie mają minimum 200 online wieczorem. A tych serwerów już jest chyba 6 albo 7. Overall na Medivii wieczorem jest 1800 online ludzi na wszystkich serwerach. Nie, to będą mieć, jeszcze update'y wchodzą, Auction House ma wejść w tym roku. No ale Raven Down jest napompowany wykupionymi streamerami, no przecież kurwa. Powiedz mi, czy ty wierzysz, że taka osoba jak Paris Platynów odpaliłby taką grę, jakby mu nie zapłacili? No nie wiem, no w Broken Ranks'y też grał, bo mu zapłacili, także. No ale to równie dobrze mogliby taką Medivii odpalić, no proszę cię. Przecież ten Raven Down podobno stoi na tym. Na OT kliencie. Raven Down to jest zwykły OTS. No ale nadal stoi na silniku i kliencie Tibi. Nie, to jest OT klient. To jest klient, którego ma bardzo dużo odsłów. OTC klient. A tam gdzieś ludzie podobno pisali u jakiegoś Maxi Gashiego albo coś. Ciekawe, czy Raven Down będzie miał swoje OTS-y. Jestem ciekawy, na jakiej zasadzie OTS miałby mieć swoje OTS-y. No tak, ale nikt nie mówi, że to osobna gra. Jak się kogoś spytasz, co to jest Medivii, to ci powie, że OTS. A tego Raven Downa ludzie traktują jako
jakąś totalnie nową grę. No właśnie, za miesiąc, za równy miesiąc startuje Last Epoch. Także wtedy na pewno będzie przerwa od Medivi. Za pół godzinki SS. Ja zrobię sobie tego refa. Na ile to podpala? Nie wiem, ale chyba zadaje 15 obrażeń i leci do zera. Tak jakby co tik o jeden mniej. 12, 11, 10. I to się nie odnawia, jak ja go hitnę, nie? Niestety, szkoda. Co ile jest tura w TB? Co, sekundę? Powinno, no. Jeszcze myślę, że powinno się odnawiać. Wow, berserker. Lider. A ten lider długo pada, nie? A teraz robię tak, że jak gram coś innego, to sobie ten Edron stawiam na skillowanko. Jak jest jakiś dummy. Wczoraj chyba z 4 lista biłem. Dzisiaj pewnie wbiję kolejne 3 lista. Dobra, wezmę sobie mięsko. Będę skillował to. Mógłbym sobie strzałki robić. Coś tam nawet hajsu z tego leci. Będę z ciekawości zobaczyć te lepsze strzałki. Tylko one kurde drogie są. 370 cyklopsów. Dużo już nie zostało. O, skillują typy. Będzie można się dołączyć. O, trzeba do depo schować łuk. W razie czego. Jak na afku będę skillował. Dobra. Daję na skilla.